Kabunka, wielkie brawa! Dziękuję, to jest mój nowy żart. Miałem jeszcze drugi, ale go dzisiaj nie powiem. Kurwa, siedziałem tam w kącie, tam jest ciemno, wyszedłem tutaj jak z jaskini po 3 latach. Tak. Witam Państwa serdecznie na YouTubie. Byliście już kiedyś na YouTubie? Nie? Pierwszy raz na YouTubie? Dziwnie, nie? Myślałem, że chłodnie na YouTubie jest, ale widzę, że tu... Jak tam samopoczucie? Co pijecie? Tu już pusto. Ktoś tu wcześniej to pił i wy po prostu się dosiadłyście, tak? Na... Co pijecie dobrego? Browara. Zatem słuchajcie, to jest niby prosta odpowiedź, ale ostatnio panna nie potrafiła mi na to odpowiedzieć. Mówię, co pijesz? Co ona kurwa w kiblu tego drina znalazła? Też po smasiku? Ja pierdolę, jakiś drink biorę. Samopoczucie, wszystko w porządku, tak? Wszystko w porządku. Ja jestem trochę zdenerwowany, muszę wam powiedzieć, bo zaczął się rok szkolny dopiero, a ja już zagrożony z dietetyki, kurwa. Nie wiem, jak tego gówna się pozbyć teraz, to już chyba na zawsze zostanie. Nie wiem, już wszystkiego próbowałem. Zacząłem liczyć kalorie. Okazało się, że jestem w stanie zjeść 20 tysięcy. Myślę, że to jest dobry wynik. No tak, jestem gruby, no kurwa, co poradzę, no. Tak. Dzisiaj chciałem nagrać część swojego materiału, ale też na początku chciałem przetestować swój nowy materiał. To jest bawełna z domieszką poliestru. Chciałem zrobić jeszcze próbę ognia, ale nie chcę palić materiału dzisiaj po prostu. Także takie żarty będą. Dobrze, kurwa, co? Lepiej nie będzie. Nie, będzie, będzie. Słuchajcie, tak, teraz mam taki luźny początek, że po prostu na początku wchodzę i gadam sobie bzdury. W poprzednim programie miałem taki wątek polityczny na początku i stwierdziłem, że jednak polityka nie jest dobra na żarty, w sensie na stand-up. Tak naprawdę polityką zepsujecie każdą imprezę w tym kraju. No tak, wystarczy powiedzieć, a na kogo głosowałeś? Powiedz, wszystko będzie okej. Okay. Co może pójść nie tak? Jest Wigilia, siedzimy całą rodziną, pijemy flaszkę. Co może pójść nie tak? Powiedz! Każdą imprezę tak było życie. W ogóle chodzicie na wybory w ogóle? Tak, uważam, że to jest spoko. Powinniśmy chodzić na wybory, to jest ważne, żebyśmy mieli wpływ na to, kto później będzie miał na nas później wyjebane. To jest dosyć... Dziękuję. To jest ważne, trzeba chodzić na wybory, ludzie to lekceważą. Ja w ogóle dla mnie trochę ten temat wyborów trochę wkurza też, wiecie, bo tylko zaczyna się kampania wyborcza, od razu te fałszywe mordy są rozklejone po całym mieście, nie? Te sztuczne uśmiechy. No, dla mnie to taki trochę konkurs na nowego gwałciciela, nie? Te uśmiechnięte mordy mówią do mnie, pamiętasz, jak ostatnio ci dymaliśmy 4 lata? Sorry, weź nas jeszcze raz. Weź, teraz będzie fajnie. Teraz my się uczymy na błędach, wiesz, teraz nasmarujemy dupkę wcześniej. I następnie wychodzą, nie słuchaj ich, stary, oni ci zajadą dupę na sucho. Weź nas. My po prostu ci tylko końcóweczką pomoczymy dupkę, tak. Posmyramy tylko dupkę, będzie okej. Okay. Następnie wychodzą, stary, nie słuchaj ich, oni ci zajadą dupę, całego włożą, zobaczysz. Weź nas. My mamy bardzo małe peniski. Takie mniejsze zło. Hmm? Ludzie chyba czują to instynktownie, bo cały czas jakieś pisiorki wygrywają, więc... Konsekwentnie idziemy w małe peniski po prostu. Tak powinny wyglądać, wiecie, rozmowy polityczne na TVN24. Jakie pan ma zło? No, z takie... A ostatnio był z pana kawał chuja. Jak to się stało? No, po prostu coś czuję, że podczas tej kadencji będzie mi wyjątkowo zimno. I małe pisiorki, tak, mniejsze zło. Chociaż idąc tym tokiem rozumowania, to Korwin powinien wygrywać, nie? Facet ma ponad 7 dych, kurwa. On mógłby wyjść i powiedzieć, ludzie, głosujcie na mnie, mam ponad 7 dych. I następna scena, jak Korwin biegnie goły przez łąkę. Właśnie uśmierciłem penisa Korwina. No ale od razu by wygrał, temu kolesiowi od paskutas! Super, nagle Korwin 150%, kurwa, wygrał wybory w Polsce, jeszcze na Litwie przy okazji.
Słuchajcie, ja w ogóle miałem ten cały ten występ miałem nagrać 13 października w Hybrydach, ale okazało się, że wtedy są wybory, jest cisza wyborcza, więc nie mógłbym tego powiedzieć, więc stwierdziłem, że tą część materiału nagram sobie tutaj, a resztę sobie nagram w Hybrydach, więc przepraszam was bardzo, ale muszę się teraz teleportować. Kurwa, nie lubię tego montażu, wam powiem. Ja sobie może to zmyję, bo... No to jest ten problem, jak macie supermoce, to jest fajne, ale później łazicie z krwią, ludzie się dziwnie gapią. A coś jeszcze? Mam? Nie, tego już nie wydłubiesz, to już jest na zawsze. Ja się cieszę, słuchajcie, bo kończą się wybory i w końcu te kaprawe mordy znikną z plakatów, to jest chujowe, nie? Idziesz i widzisz tą kaprawą mordę, która chce cię wydymać. Już wiesz to na kilometr. I trochę się cieszę, że tego nie będzie, ale z drugiej strony wiem, co się pojawi. Bo już jest połowa października, więc... Kurwa, zaczną Mikołaje wbijać się na plakaty. Już trzeba robić atmosferę świąt, kurwa. To już się zaczyna w październiku jakoś, nie? Już, wiecie, te bombki w sklepach, choinki wszędzie, kurwa, Mikołaje na billboardach. To jest coś takiego, że tam później jeździ ta ciężarówka Coca-Coli, nie? Klimat robią coraz bliżej święta. I sobie tak pomyślałem, dlaczego tak nie jest ze wszystkimi świętami? Na przykład ze wszystkich świętych właśnie? Nie? Już we wrześniu mogłyby wjeżdżać znicze na sklepy jako dekoracje, nie? Jakieś te wiązanki, kurwa, pogrzebowe. Przy Lidlu wchodzisz, żebyś już pamiętał. Już na billboardach hasła typu twoja babcia nie żyje, pamiętaj. Już jest klimat, nie? Po mieście jeździ karawana Coca-Coli. Coraz bliżej śmierci, coraz bliżej śmierci. Taki klimat się udziela, nie? W ogóle mamy coś takiego, że nam się udzielają rzeczy. Już się pojawiają te bombki, kurwa, wszędzie. Już nagle nie wiesz czego, ale chcesz mandarynek, kurwa. Jest coś takiego, nie? Są takie rzeczy, które są zaraźliwe. Mnie fascynuje, że na przykład, że ziewanie jest zaraźliwe. To jest dziwne, nie? Ziewasz, nagle, kurwa, wszyscy zaczynają ziewać. I tak, to jest dziwne, ale nie jest upierdliwe. Ja się bardzo cieszę, że tak jesteśmy skonstruowani, bo weźcie sobie, wyobraźcie, że na przykład zamiast ziewania, nie wiem, pierdy są zaraźliwe. I jedziesz autobusem, ktoś wali ci hacza w rogu, i nagle idzie taka fala. Jakiś menal na końcu odpala szluga, wszyscy nie. Albo jakby nie trzymanie moczu było zaraźliwe, nie? Ale bym wam zrobił dowcip, jakbym się zeszczał, co? Nagle wszyscy sigają, to było spoko. Ale weź sobie wyobraź, że jedziesz autobusem do roboty, nie? No, trzeba uważać, kto wchodzi do autobusu, kurwa. Miałem stał jako ochroniarz przed wejściem, jakaś baba 85 lat, ty nie wejdziesz, pierdolę, jest za duże ryzyko. Oczywiście osoba mile widziana to menel, on już się zeszczał, nie będzie problemu. Fajnie tutaj jest. Ja w ogóle się jaram, bo ludzie mnie czasami rozpoznają na ulicy, wiecie? To jest takie, kurwa, dziwne. Nagle ja nie mogę się do tego przyzwyczaić. Ktoś do mnie podchodzi, myślę sobie, on chuj mu chodzi, kurwa. A on chce zdjęcie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz do mnie typ podbił. Mówi, chcesz zrobić sobie, Paweł, ze mną zdjęcie? Mówię, co ty pierdolisz? I sam sobie z nim zdjęcie zrobiłem i kolegom pokazywałem. Paweł, chciał ze mną zdjęcie, dobrze, co? Pamiętam, kiedyś mieliśmy takie początki naszych występów. Mieliśmy po jakimś jednym tam, z kolegą jeździliśmy po Polsce. Mieliśmy po jednym filmiku w internecie, takim kulawym, nikt prawie tego nie oglądał wtedy. I pamiętam, że po występie w Piotrkowie Trybunalskim podszedł do mnie koleś, a to był jeden z moich pierwszych programów. Tam miałem taki żart, że w dzieciństwie naoglądałem się filmów z Van Damme i mi odjebało, że wszędzie później wchodziłem i byłem jak Van Damme, że wchodziłem do sklepu, ludzie się pytali, co podać, to mówiłem, że to. To był z mojego pierwszego takiego programu. I słuchajcie, akurat mówiłem to o tym Piotrkowie i po występie podszedł do mnie koleś, mówi, wow, Paweł, jestem twoim fanem. Dla mnie to było takie dziwne, jak jesteś moim fanem? Stary, jutro pracuję w pizzerii. To było dla mnie niepojęte, nie? Że od takiego zwykłego kolesia ktoś chce fotkę czy jakiś podpis. I na drugi dzień, słuchajcie, naprawdę pracowałem w pizzerii i ten koleś przyszedł, kurwa. Nie wiem, jak to się stało, ale ten koleś, który do mnie podbił po zdjęcie, przyszedł do mnie do pizzerii. I miałem takie, kurwa, coś czuję, że to się źle skończy. I stoję, tak patrzę, on wchodzi, zobaczył mnie, mówi, wow, Paweł Chałupka! Co myślę, wow, kurwa! Przyszedł narobić mi przypału, to nie będzie fajne. I słuchajcie, on podszedł do mnie, mówi, będziesz mi robił pizzę? Mówię, no, którą chcesz? To! Wy nie wierzę, co tu się dzieje. Ale myślałem, że zamówi się, zamknie, usiądzie, będzie czekał na tego placka. A on stał pod moim kokpitem i do ludzi. Patrzcie, Paweł Chałupka mi robi pizzę!
I ci ludzie tak siedzieli zdziwieni, mieli takie w głowie pewnie, kurwa, ten Chałupka to chyba dobrą pizzę robi, no. W ogóle nie wiem, dlaczego ludzie przychodzili do tej pizzerii. To była tak obskurna knajpa, słuchajcie. Obok był w ogóle jeszcze burdel, ale też obskurny. Taki, tam były dziwki. Najmłodsza miała 50 lat, naprawdę. Mieliśmy wspólne podwórko, tam wszyscy wychodziliśmy jarać szlugan w tych halkach przeźroczystych. Ja tam, o kurwa, pierdolę, rzucam falenie. To nie był fajny widok. Kiedyś, słuchajcie, miałem na 15 do roboty. I wchodzę na kuchnię, a tam od strony podwórka normalnie dziwka mi się wbija z talerzem, podchodzi do mnie i mówi, ja nie chciałam obrędziny. No i nie wiem, o co chodzi w ogóle. Tak się patrzę na nią i mówię, no ja nie wiedział. No i nie poruchałem. A to było dziwne, jak wchodziłem na szluga, to się psikałem awastem, bo się bałem, że jakiegoś wirusa od nich złapię. Tak. Ostatnio kolejny raz oglądałem swój, jeden z moich ulubionych seriali. To jest Ślepnąc od świateł. Oglądaliście to może? No proste, ten jak na pewniaku, no szufrajerze, kurwa, z kim rozmawiasz, kurwa. Ja bym nie oglądał. Jak ktoś nie oglądał, to tłumaczę, to jest taki serial od koleś z dealerem kokainy. Jest dealerem celebrytów, bardzo fajny serial. Ja go oglądałem pierwszy raz z moim ziomkiem z liceum, on się mega tym serialem zajarał, bo jak chodziliśmy do liceum, to sprzedawał marihuanę. Tylko, że nikt od niego nie chciał kupować tej marihuany, bo on to mieszał, kurwa, z bazylią. Będzie więcej, Paweł, będzie więcej. Mówię, świetny pomysł, stary. I nikt od niego nie brał. Raz od niego typ wziął, miał takie, stary, co ja mam z tym zrobić? Pizzę se posypać, kurwa, co ty mi dałeś w ogóle? I obejrzałem z nim Ślepnąc od świateł i koleś zwariował. Mówi, Paweł, ja mam genialny plan. Będę sprzedawał koks. Mówię, faktycznie, kurwa, jesteś genialny, no. On mówi, nie rozumiesz, Paweł, bo ja znam gościa, który ma czysty koks, on to rzuca na miasto, wszyscy od niego to biorą, dają tej swojej mieszanki i rzucają to na miasto. Ja też będę robił tak jak oni, tylko będę dawał mniej tej mieszanki i wszyscy będą przychodzili do mnie, bo będę miał najczystszy koks w mieście. I tak zrobił, tylko nikt od niego nie kupował, bo i tak było widać, że kokaina jest wmieszana z bazylią. No idiota, no idiota. A to był mój ziomik w liceum, ja z nim jarałem swojego pierwszego jointa w życiu. Ja pamiętam to jak dziś, jaraliśmy w moim rodzinnym mieście w Gryficach i to jest tak, że tam pójdziesz 200 metrów od domu i już jesteś gdzieś kurwa na polu, już cię nie widać, co nie? To my nawet na polu. Ja pierdolę, sarna, ona zna mojego starego, chowaj oczy, stary! Koleś się tak przejął, zabrałem go na jakąś łąkę, słuchajcie, tam nie było nawet zwierzyny, więc akurat dla niego klimat. Poszliśmy na tą łąkę, on się położył, mówi, Paweł, ja idę spać. Mówię, no to będę miał fajną imprezę, no. I słuchajcie, położył się i tak oparł rękę o głowę i zęby mu tak wystawały. I ja zerwałem źdźbło trawy i dotknąłem jego zęba, na co on odpowiedział, ała. Sroga nadwrażliwość, co? Mówię, straf, ziomu, jeszcze nie masz zębów zdrowych na siódemkę, bo coś tu kurwa nie gra. Ale wtedy dowiedziałem się czegoś o sobie. Dowiedziałem się o sobie, że jestem jebanym psycholem, bo go obudziłem i do niego, ty, a ty koleś, czujesz, że nic ja nie czuję. Czujesz coś? I on ma takie, ja pierdolę, Paweł, nic mi się nie zgadza. I ja do niego wtedy, tu szatan, nie przejrałeś. Śmieszna sytuacja się ze schizową, jebaniutki. Do dzisiaj w ogóle leży w psychiatryku, śmieszna. Śmieszna lekcja.